dzisiejszym moim wystąpieniu chciałabym troszeczkę jakby rozwinąć i poszerzyć tematykę, którą już zapoczątkował we wcześniejszym wykładzie pan doktor Tomasz Mleczek. On mówił głównie o uzbrojeniu, o broni, jaka jest przedstawiona na obrazach Branta i o tym, jak się to ma do prawdy historycznej i jak wyglądała wiedza Branta w tym zakresie. Natomiast ja chciałabym państwu pokazać, dlaczego Brant tak, a nie inaczej malował realia historyczne, z czego to wynikało i z czym malarz historyczny XIX-wieczny musiał się zmagać, żeby w sposób przekonujący namalować sceny z dawnych epok. W przypadku Branta były to głównie sceny batalistyczne, choć nie tylko. To jeszcze będę mówiła, co on przedstawiał, co malował i w jaki sposób. I tutaj bardzo istotnym wątkiem, o którym będę mówiła, to jest rola kolekcji, jaką Brant posiadał. Pan Tomasz Mleczek o tej kolekcji tylko wspominał. Ja chciałabym szerzej to rozwinąć, bo to było bardzo istotne dla tego, co Brant malował. Najpierw tytułem wprowadzenia chciałam powiedzieć o tym, że Brant był malarzem, którego twórczość nie była taką twórczością samorodną. On metody pracy, jakie stosował przy malowaniu swoich obrazów, poznał podczas swoich studiów od innych malarzy. I taką najistotniejszą rolę w kształtowaniu jego stylu i właśnie sposobu pracy były studia w Akademii Monachijskiej, gdzie zetknął się z całą rzeszą malarzy historycznych już w rozumieniu XIX-wiecznym, czyli malujących sceny z przeszłości, takiej bliższej przeszłości. Bardzo często to był właśnie wiek XVII, czasy renesansu. I ci malarze, żeby w sposób przekonujący dla widza odtworzyć przeszłość, musieli wypracować odpowiedni warsztat, żeby te obrazy mogły przekonać odbiorców, żeby odbiorcy mieli wrażenie, że malarz uczestniczył w tym wydarzeniu, że on nam pokazuje to wydarzenie tak, jak ono rzeczywiście wyglądało, że stworzyć złudzenie uczestnictwa i rzeczywistości. I takim malarzem, który oddziaływał bardzo na malarzy historycznych drugiej połowy XIX wieku, był profesor Akademii Monachijskiej Karl Theodor Piloty, przedstawiciel takiego realistycznego koloryzmu, który malował obrazy takie niezwykle plastyczne, gdzie wszelkie historyczne realia właśnie łudziły swoim iluzjonizmem przedstawienia, gdzie tkaniny można było rozpoznać atłas, można było rozpoznać aksamit, gdzie koronki były w sposób łudzący przedstawione, złoto lśniło. Także każdy szczegół był bardzo plastyczny. Tą metodę wcześniej zapoczątkował malarz francuski Paul de la Roche, także malował takie łudzące oko sceny historyczne. I żeby namalować właśnie takie sceny historyczne, które by sprawiały wrażenie prawdopodobieństwa, malarze musieli się posługiwać właśnie rekwizytami i kostiumami, które odtwarzali na płótnie. Oni nie malowali z wyobraźni. To nie wystarczyło szukać informacji o dawnych strojach, o dawnych sprzętach, o historycznych realiach w dawnym malarstwie rodzajowym czy w dawnych książkach. To było za mało. Oczywiście malarze XIX-wieczni prowadzili takie szkicowniki, w którym szkicowali dawne sprzęty, dawne kostiumy, ale żeby coś takiego realistycznie przedstawić na płótnie, nie wystarczył taki czarno-biały rysunek. Malarz musiał posługiwać się rzeczywiście istniejącym kostiumem,
czy to obiektem historycznym, który miał w swojej kolekcji, stąd oni gromadzili właśnie kolekcję dawnych ubiorów, ale no, tych dawnych ubiorów no, nie było tyle, żeby namalować wszystko. W związku z tym oni zlecali szycie odpowiednich kostiumów na wzór historyczny zgodnie z posiadaną wiedzą. No to nie zawsze, to nie były może takie rekonstrukcje historyczne w dzisiejszym rozumieniu, gdzie się odtwarza dawną technikę kroju i szycia. To musiało wyglądać historycznie, a czasami nawet lepiej niż ten historyczny pierwowzór, bardziej zgodnie z XIX-wiecznym gustem. I każdy malarz w drugiej połowie XIX wieku, który chciał być uznanym malarzem historycznym, musiał posiadać taką kolekcję, z której korzystał podczas pracy. I było kilka takich słynnych kolekcji, między innymi właśnie wśród uczniów monachijskiej pracowni Karla Teodora Pilotiego. Należał do nich między innymi taki znany historyczny malarz węgierski Gyula Benczur i tutaj część jego kolekcji jest przechowywana w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie, tutaj węgierskie buty z tej kolekcji. Także właśnie bardzo atrakcyjne były takie historyczne ubiory, które na przykład były zdobione złotymi haftami, bo to wszystko malowane na płótnie właśnie stwarzało wrażenie realizmu. Taką bardzo ważną dla nas kolekcję posiadał Jan Matejko, który również przez moment studiował w Monachium, wprawdzie nie u Pilotiego, ale na pewno widział jego obrazy i zetknął się z jego pracownią i z jego kolekcją. I też sam taką stworzył, jemu zależało na gromadzeniu ubiorów polskich. I to jest o tyle ważna kolekcja, że ona jako jedna z nielicznych zachowała się po dzień dzisiejszy niemal w całości i do tego zachowała się w swoim pierwotnym kontekście, czyli w domu artysty i jakby do dziś się znajduje właśnie w domu Jana Matejki w Krakowie na ulicy Floriańskiej i bardzo często elementy tej kolekcji można zobaczyć na takich niewielkich czasowych wystawach w Muzeum Jana Matejki i bardzo wiele tych obiektów z tej kolekcji pojawia się na obrazach artysty. Taką najsłynniejszą kolekcją, najbardziej znaną w całej Europie, była kolekcja malarza, który no, chyba był w ówczesnej Europie Środkowo-Wschodniej jednym z największych, najsłynniejszych malarzy, tak w trzeciej ćwierci XIX wieku, zwany księciem malarzy, Hans Makart, również absolwent Akademii Monachińskiej. On miał wspaniałą pracownię w Wiedniu przy Gusshausstrasse, pracownię, w której rekwizyty z tej kolekcji były prezentowane, tą pracownię można było zwiedzać, zresztą wiele pracowni w Monachium, wiele pracowni malarzy również można było zwiedzać i oglądać te przedmioty, które artyści zgromadzili i również stroje. Makart miał także dużą kolekcję kostiumów. W jego przypadku w większości były to kostiumy historyczne, repliki współcześnie szytych ubiorów historycznych projektowane przez samego malarza, który uchodził za znawcę ubioru historycznego, zwłaszcza XVI-wiecznego i XVII-wiecznego. Z tym, że ubiory, które on projektował, i to też było, to dotyczyło również innych malarzy, nie służyły jedynie jako rekwizyty podczas pracy malarza do odtwarzania tych kostiumów na płótnie, ale także jako przebrania na kostiumowe imprezy, na kostiumowe przyjęcia i bale. Makart wydawał takie słynne kostiumowe fety w swoim atelier, właśnie na które projektował kostiumy i jego goście właśnie mogli wybierać z takiej wielkiej skrzyni w pracowni kostiumy, w które się przebiorą. I bardzo wiele pracowni monachijskich, jakby bardzo wielu artystów z Monachium miało ambicje, żeby w jakiś sposób dorównać tej pracowni Makarta. I dotyczyło to również pracowni Józefa Branta, pracowni przy Schwanthalerstrasse 19 w Monachium. Ta pracownia była kilkakrotnie fotografowana i przedstawiana w prasie XIX-wiecznej, także
pewne wyobrażenie o niej mamy. I ona również służyła oczywiście jako miejsce do malowania obrazów, miejsce, w którym artysta swoich uczniów uczył. Ale także miejsce na przyjęcia, miejsce, do którego się zapraszało gości, które można było zwiedzić, jak również miejsce, w którym na przykład odbywały się takie przyjęcia, wieczorki muzyczne w gronie znajomych, gdzie na zgromadzonych przez Branta instrumentach, bo on gromadził również instrumenty muzyczne, grano utwory muzyczne, między innymi takie inspirowane muzyką orientalną, utwory, które sam Brandt komponował. Więc ta pracownia miała trochę taką, pełniła szerszą rolę niż tylko atelier malarza, w której się malowało. To było takie miejsce spotkań towarzyskich i takiego miejsce, w którym artysta jakby kreował się właśnie na tego znawcę dawnej sztuki, dawnego rzemiosła, dawnej mody, na taką postać wyjątkową, często właśnie księcia malarzy, jak Makart, takiego obracającego się w niezwykłym otoczeniu. Tu jeszcze parę ujęć pracowni, w których widać różne elementy kolekcji. Ja jeszcze potem powiem, co w tej kolekcji się znajdowało. To dla przybliżenia, takie specyficzne wnętrza, bogato urządzone, efektowne, także one nie miały tylko tej utylitarnej funkcji, miejsca do pracy, czy tutaj. Oczywiście, no, tym ważnym elementem pracy było malowanie i tak jak mówiłam, ta kolekcja służyła do odtwarzania zgromadzonych przez malarza przedmiotów i kostiumów na płótnie, żeby odpowiednio realistycznie namalować taki kostium. Artysta zatrudniał modela, który w ten kostium był przebierany. I tutaj mamy taką scenę z jednej z monachijskich pracowni, też polskiego malarza Franciszka Strajta, gdzie on jakąś scenę właśnie taką ludową maluje i siedzi modelka w stroju ludowym. Później pewne ułatwienie nastąpiło, kiedy już jakość fotografii była na tyle dobra, że często artyści, w tym Brandt, fotografowali modeli przebranych w kostiumy ze swojej kolekcji, zwłaszcza jeśli to były jakieś takie bardziej skomplikowane pozy, jak ta poza do tańca kozaków tutaj widoczna na zdjęciu. Nie zawsze konieczne było zatrudnianie modela do malowania kostiumu. Praca z modelem była tylko jednym z etapów pracy w atelier. Tutaj takim ważnym malarskim rekwizytem, i to już od czasów renesansu czy nawet późnego średniowiecza, były manekiny. Takie drewniane manekiny, które miały specjalne ruchome łokcie, kolana, talie, żeby można je było przebrać w kostiumy. I jeżeli artysta akurat nie musiał malować dłoni, twarzy, wystarczyło właśnie ubiór udrapować na manekinie i część pracy odbywała się z pomocą manekinów. I niektóre były bardziej realistyczne, inne mniej realistyczne. Sporo tych manekinów się do dzisiaj zachowało, nawet jeszcze jakieś miniaturowe manekiny z okresu renesansu. I tutaj na rycinie widać właśnie malarza, taki manekin w malarskiej pracowni. Także to było takie ułatwienie w pracy. Niemniej ta praca z obiektem była jedną z takich podstawowych metod dla stworzenia realistycznego przedstawienia, które by łudziło oko, bo w takim obrazie historycznym
czy rodzajowym nie chodziło do końca o pokazanie prawdy. My obrazów Branta no, nie możemy rozliczać z Branta z tego, czy on jest bardzo wierny historycznym realiom, bo nie o to chodziło. On był malarzem, artystą. On musiał stworzyć takie łudzące przedstawienie, które by nas przekonało, ale on nie był historykiem, więc nie możemy go rozliczać z błędów tutaj, które były nieuniknione, bo wszystkiego nie dało się poznać. Na pewno ten stan wiedzy historycznej XIX-wiecznej był no, mniejszy niż dzisiaj obecnie, więc no, my mamy przewagę nad Brantem i możemy mu wytykać jakieś błędy, no bo mamy dostęp do większej ilości źródeł, już więcej osób się tym zachowało. Na ogół te badania XIX-wieczne historyczne nie były jakoś bardzo zaawansowane i artyści sami musieli szukać informacji o ich historycznych kostiumach, historycznych wnętrzach, historycznej broni, historycznych meblach, historycznych sprzętach i w jednych dziedzinach znali się trochę lepiej, w innych dziedzinach troszkę słabiej. No ale przede wszystkim czasami było tak, że on, malarz mógł wiedzieć, że coś wyglądało inaczej, ale jeżeli nie miał odpowiedniego rekwizytu, który mógł przedstawić na płótnie, on musiał iść na jakiś kompromis. Ważniejsze było dla niego efektowne przedstawienie przedmiotu, niż pokazanie tego przedmiotu rzeczywiście zgodnie z prawdą historyczną. Także musimy właśnie o tym pamiętać, wytykając artyście błędy historyczne, które są nieuniknione, nawet to, co my historycy dzisiaj piszemy i dzisiaj wiemy, za 10-15 lat może zostać zweryfikowane. I teraz już przejdę do samej kolekcji. Brandt, jak przybył na studia do Monachium w 1863 roku, od razu bardzo szybko właśnie zaczął gromadzić swoją kolekcję, zbierać dawne przedmioty, dawne pamiątki, dawne artefakty i kostiumy. Pisał o tym między innymi do matki i do wuja, że czegoś tam potrzebuje. Tak, żeby właśnie mieć odpowiednie rekwizyty. Jako młody malarz jeszcze no, nie miał takiego zbioru, który by mu pozwolił na pracę, więc musiał korzystać z innych zbiorów. Tutaj pomocą służyło mu atelier profesora Franza Adama, u którego studiował. Tam studenci mieli prawo skorzystać z tych sprzętów i rekwizytów, które się znajdowały w pracowni, między innymi na przykład wypchany koni, ale taką ważniejszą kolekcją dla Branta była kolekcja malarza, który miał niedaleko pracownię, Teodora Horschelta. To był artysta, który kilka lat spędził na Kaukazie, tam dokumentował stroje, obyczaje żołnierzy i malował właśnie sceny batalistyczne, rodzajowe, dziejące się na Kaukazie. I jakby temperament tego malarstwa też odpowiadał temu, co potem zaprezentuje Brandt, malujący właśnie liczne potyczki między kozakami, tatarami, gdzieś dziejące się na stepach, na kresach wschodnich, takie trochę bezczasowe, takie scenki, których nie można nazwać historycznymi, bo to wydarzenia dziejące się w niedalekiej bądź dalszej przeszłości, ale nie konkretnie osadzone w czasie i nie konkretnie osadzone. Tutaj charakter obrazów Horschelta jest troszeczkę zbliżony. I stopniowo kolekcja Branta się powiększała. Między innymi w 1871 roku, kiedy właśnie Theodor Horschelt umarł, Brandt zakupił od niego elementy, zakupił po Horschelcie część kolekcji, która została. Nie stać go było na elementy uzbrojenia wschodniego, które Horschelt kupował na Kaukazie. Brandt zakupił od niego, od wdowy po Horschelcie jedynie kostiumy.
I te wschodnie kostiumy, te wschodnie ubiory z kolekcji Teodora Hirschfelda będą się w obrazach Brandta przewijały. Tutaj tematyka obrazów Brandta jest dosyć szeroka. To są sceny historyczne z jakichś wojen XVII-wiecznych. Bardzo częste są przedstawienia właśnie kozaków, jeźdźców kozackich, jakichś wojen, potyczek, bitew na stepach. Rzadziej, częściej są z XVII wieku jakieś wojny polsko-tureckie, ale czasami zdarzają się też przedstawienia z jakichś potyczek z wojen polsko-szwedzkich, do czego też odpowiednie rekwizyty były potrzebne. Ważną gałąź malarstwa Brandta stanowiły sceny rodzajowe z życia polskiej wsi, także i do tego jego kolekcja będzie musiała się dostosować. I w związku z tym tutaj jakby profil jego kolekcji musiał być jakby zgodny z tym, co malował. Oczywiście on gromadził różne pamiątki z bliższej lub dalszej przeszłości. Nie wszystkie, jak Państwo zobaczą, wykorzystywał w swoim malarstwie, ale część obiektów z jego kolekcji na obrazach można rozpoznać. Tutaj kolekcja Brandta częściowo się zachowała, co Państwo oczywiście mieli możliwość zobaczyć w niewielkim zakresie na wystawie w tym zaaranżowanym atelier. I być może już Państwo wiedzą, że po śmierci Brandta w 1915 roku, w 1920 roku rodzina Brandta przekazała jego kolekcję do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Tam na ekspozycji jeszcze można sobie obejrzeć ten spis tam na tym projektorze multimedialnym tych obiektów, które do kolekcji zostały przekazane. I kolekcja została jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym podzielona między dwie instytucje, między Muzeum Narodowe w Warszawie i między Muzeum Wojska, które początkowo stanowiły jedną instytucję, później do 1936 roku miały wspólnego dyrektora Bronisława Gębarzewskiego, więc to jakby, no i nadal są w jednym budynku, więc to jakby jeszcze przez czas jakiś stanowiło pewną jedność. Teraz jakby trochę się, później się to uległo takiemu dalszemu rozdzieleniu. I to rozdzielenie spowodowało, że ta kolekcja zachowała się jakby, no część się zachowała, część się nie zachowała. To, co zostało w Muzeum Wojska Polskiego, zachowało się lepiej, to, co w Muzeum Narodowym w Warszawie miało mniej szczęścia w czasie powstania warszawskiego. I tutaj może jeszcze powiem, co takiego do kolekcji trafiło. I tak, na liście obiektów przekazanych znalazło się 14 elementów uzbrojenia ochronnego, 35 sztuk broni siecznej, zarówno europejskiej, jak i wschodniej, 12 sztuk broni drzewcowej i obuchowej, 50 sztuk broni palnej i model armaty z XVII wieku, to jest ten model armaty i obraz, na którym ówże model armaty został uwieczniony. Także mam nadzieję, że już mi Państwo wierzą, że on rzeczywiście te elementy ze swojej kolekcji malował. 8 sztuk broni miotającej, 41 elementów oporządzenia jeździeckiego, 20 elementów umundurowania i oporządzenia żołnierskiego, 8 przyborów łowieckich, 16 ubiorów z XVIII wieku, 93 polskie, ukraińskie i białoruskie stroje ludowe oraz ich akcesoria, 3 węgierskie dołmany, czyli takie kaftany z XIX wieku, 73 ubiory wschodnie, w tym tureckie, kaukaskie, albańskie i tatarskie, 2 pary sań, w tym jedne z XVII wieku, 10 instrumentów muzycznych, 6 dawnych mebli, kilka tkanin liturgicznych, kilimów, makat,
namiot turecki, który był taką jedną z ozdób monachijskiego atelier i stanowił takie tło dla uzbrojenia, a także kilka drobnych przedmiotów jak fajki, sztućce oraz dwa strusie jaja. I to córki Branta przekazały do muzeum. Niektórych rzeczy nie przekazały, bo na przykład kobierce, dywany rodzina, czy większość mebli, ceramikę rodzina zachowała po prostu no, jako wyposażenie domu. Niektóre rzeczy uznano za mało wartościowe, więc też nie trafiły do muzeum, no, jakieś tam XIX-wieczne sprzęty ludowe, jakieś elementy wozów chyba. Do muzeum nie trafiło również to, co jest przedstawione na rycinie, na tej rycinie Schernera pokazującej atelier Branta, a mianowicie dwie skrzydlate zbroje husarskie, które do muzeum nie trafiły i nie wiadomo, co się z nimi stało. Nie trafiły na przykład habity zakonne, które też były częstym elementem wyposażenia pracowni, bo ci mnisi na obrazach malarzy historycznych często się pojawiali, a także hałaty i jarmułki żydowskie. Być może jako takie współczesne ubiory potraktowano je jako rzeczy małej wartości. Tego nie ma w kolekcji. Bardzo szkoda, bo dzisiaj byłby to bardzo cenny element, bo takich codziennych ubiorów żydowskich w zasadzie w polskich zbiorach nie ma. Jeżeli są to raczej takie odświętne elementy stroju. Być może niektórych rzeczy nie przekazano, ponieważ mogły ulec zniszczeniu w trakcie działań wojennych w 1915 roku, kiedy Orońsko zostało zniszczone, splądrowane i wtedy po prostu mogła część rzeczy przepaść. I tutaj, tak jak mówiłam, ta część, te elementy uzbrojenia, jakiegoś umundurowania wojskowego, które trafiły do Muzeum Wojska Polskiego, w zasadzie w większości przetrwały wojnę. Zaginęło około 65 obiektów. Obecnie w muzeum znajdują się 133 obiekty z kolekcji Branta. Być może parę więcej, gdyż w czasie wojny one po prostu straciły swoje numery inwentarzowe i być może one gdzieś tam są, tylko jakby nie zostały zidentyfikowane po wojnie jako pochodzące z kolekcji Branta, więc jest szansa, że jeszcze coś z tych 65 zaginionych obiektów się odnajdzie. Tutaj wśród tych ważnych rzeczy, które się zachowały, jest taki napierśnik husarski i to jest jedna z niewielu właśnie elementów uzbrojenia husarskiego, które z kolekcji Branta zostały przekazane do kolekcji. Ponadto zachowały się dwa polskie siodła z XVII wieku, w tym siodło na konia husarskiego, czyli to siodło. Ono też na pewno jest do identyfikacji na wielu obrazach. A także rząd i czołdar konia husarskiego z XVII wieku. Tutaj takim obiektem bardzo atrakcyjnym, który jest pokazywany na wielu wystawach pokazujących związki Polski z Orientem, jest XVII-wieczny bukłak turecki, pokryty aksamitem i haftowany srebrem, także on jest bardzo często reprodukowany, jeden z takich właśnie cenniejszych obiektów z kolekcji. Tutaj z uzbrojenia wschodniego, to jest okrągła tarcza kaukaska i perska misiurka z XVIII wieku. Do tego perski karwasz z XVII wieku, do tego liczne szable, pistolety, strzelby, widły bojowe, które już mój poprzednik, pan doktor Tomasz Mleczek, pokazywał. Tu właśnie jakieś szabla turecka strzelba skałkowa,
też właśnie to wszystko myślę, że przy dobrej analizie można by odnaleźć na obrazach Branta. Ja bronią się specjalnie nie zajmowałam, bo na tym się za bardzo nie znam, ale myślę, że pan Tomasz Mleczek mógłby tutaj się pokusić o identyfikację. Czy też taki bardzo cenny, interesujący obiekt, też znany z wielu wystaw, właśnie dwa kaszkiety grenadierskie oficerów Gwardii Pieszej Koronnej z pierwszej połowy XVIII wieku, to też jest obiekt unikatowy. Tutaj jeszcze czapka rogatywka z 1831 roku. Natomiast z polskiego uzbrojenia ochronnego przetrwał właśnie ten napierśnik husarski, do tego jeszcze pojedynczy nabiodrek i szyszak karacenowy niekompletny. On powinien wyglądać tak jak tam w rogu. Do tego jeszcze zachowała się polska kolczuga, koszula kolcza, która też jest, pojawia się na obrazach Branta w przedstawieniach kawalerii, średniozbrojnej kawalerii polskiej z XVII wieku. I tutaj właśnie jeszcze raz pokazuję pracownię Branta i widać właśnie w samym centrum to przedstawienie tej zbroi husarskiej z dwoma skrzydłami husarskimi. Najprawdopodobniej być może ona nie trafiła do Muzeum Narodowego, gdyż no miano wtedy świadomość, że nie jest to obiekt historyczny, tylko XIX-wieczna replika, które w XIX wieku powstawały, no pod koniec XIX wieku powstawały no wręcz hurtowo, zwłaszcza z okazji rocznicy wiedeńskiej. W 1883 roku było wiele imprez, na którym odtwarzano husarię, przejazd husarii i wtedy jakby trzeba było tą husarię odpowiednio umundurować, odpowiednio oporządzić i dać jej odpowiednie uzbrojenie i wtedy właśnie wykonywano te zbroje husarskie z dwoma skrzydłami. Tutaj już Państwo mieli wprowadzenie na temat tego, jak husarze rzeczywiście wyglądali w XVII wieku. Natomiast ja chciałam bardziej opowiedzieć o tym, jak to nasze wyobrażenie husarii, właśnie tego jeźdźca z dwoma skrzydłami na plecach, te dwa skrzydła najczęściej jeszcze mają taki kształt znaków zapytania, jak takie wyobrażenie zostało ukształtowane, kiedy ono powstało i Brandt też tutaj jakiś swój udział w tym stworzeniu tego wizerunku husarii miał, do spółki razem z Janem Matejką, Juliuszem Kossakiem, a potem na przykład Kaczorem Batowskim, którzy już pod koniec XIX wieku już tak powszechnie malowali husarię właśnie z dwoma tego typu skrzydłami. Tutaj w malarstwie Branta rzadko pojawia się husarz właśnie w takiej z dwoma skrzydłami na plecach. Tutaj jest taki szkic malarski, niedatowany, malowany najprawdopodobniej właśnie z tej zbroi, która była w kolekcji artysty. Ona się nie zachowała, więc pokazuje tutaj analogiczną zbroję z kolekcji innego malarza, Antoniego Strzałeckiego, która również trafiła do Muzeum Wojska Polskiego i ona jest, i ona też jakby służyła temu utrwalaniu wizerunku dwuskrzydłego husarza w polskiej świadomości. Teraz ostatnimi czasy ten mityczny obraz husarza jest troszkę odkłamywany i dementowany. Są pewne spory na ten temat, ja już w to nie będę wnikać. Natomiast, tak jak mówiłam, u Branta dość rzadko te dwa skrzydła się pojawiają.
To niestety nie ma dobrej reprodukcji, zresztą ten obraz Branta, Bitwa pod Wiedniem z 1873 też się nie zachował w najlepszym stanie, on jest mocno zakonserwowany, więc też nie najlepiej to widać, ale tutaj właśnie pojawiają się ci husarze z dwoma skrzydłami, tam może lepiej na tym zbliżeniu u góry to widać, ale a jak nie, no to zachęcam po prostu do wycieczki do Muzeum Wojska Polskiego, żeby przyjrzeć się z bliska szczegółom, chociaż nawet z bliska tak dobrze tego nie widać. Natomiast na większości obrazów przedstawiających potyczki na przykład z Turkami, w których husaria bierze udział, Brandt pokazuje husarzy zgodnie z tą wiedzą, którą i my posiadamy, czyli bez skrzydeł na plecach, które raczej by tylko w boju przeszkadzały. I tutaj mamy po dwóch stronach obrazu właśnie przedstawienia husarzy bez skrzydeł. Tutaj na tym zbliżeniu również widać dwóch husarzy, którzy również skrzydeł nie mają. Tutaj tylko jest jeden husarz okryty chyba wilczą skórą. I to wyobrażenie zgadza się z przedstawieniami XVII-wiecznymi. Tutaj takie najbardziej znane, być może Brandt miał okazję je widzieć, gdyż jakby to, jak on malował husarzy, jest zgodne z tym przedstawieniem husarza na tak zwanej tablicy gołuchowskiej zabytku z 1620 roku, gdzie ukazane są różne stroje polskie, w tym właśnie husarz, który ma napierśnik, ma szyszak, ma kolczugę pod napierśnikiem, czerwony żupan, czerwone spodnie i tak zwanego lamparta towarzyskiego, czyli tą centkowaną skórę zarzuconą na plecy. I mniej więcej w ten sposób Brandt husarza przedstawiał. I tutaj znowu składanie sztandarów po bitwie, więc to jest scena od razu po bitwie i skrzydeł nie ma. Natomiast już skrzydlata husaria pojawia się na obrazie Bogu Rodzica, więc też być może właśnie jest to jakiś obraz przedstawiający już jakąś paradę po zwycięstwie, gdzie skrzydła jakby były uprawnomocnione, gdzie już nie przeszkadzały w boju, tylko jakby służyły reprezentacji. Z tym, że w XVII wieku te reprezentacyjne skrzydła no nie wyglądały w ten sposób, tak jak tutaj, także to nie były dwie takie zagięte u góry tyczki przyczepione do naplecznika zbroi husarskiej, bo często tego naplecznika zresztą nie było, więc nie byłoby ich do czego przyczepić. Tutaj kolejna scena, gdzie również mamy do czynienia z paradą, czyli wyjazd Marysieńki z Wilanowa i też jest tu na czele husarz, który ma też te charakterystyczne dwa skrzydła na plecach. Znowu właśnie pokazuję ten slajd, gdzie widać dokładnie tą zbroję z tymi zagiętymi skrzydłami. I skąd artyści w ogóle mieli taki pomysł, żeby XIX-wieczny, żeby malować takie wygięte skrzydła? Takie skrzydła się zachowały do XIX wieku i były przechowywane wraz ze zbrojami husarskimi w zbrojowni na zamku w Podchorcach. Z tym, że były to zbroje nie XVII-wieczne, tylko raczej XVIII-wieczne i nie miały dwóch skrzydeł na plecach, tylko miały jedno skrzydło na plecach, ale takie właśnie jedno skrzydło zagięte u góry. I żadna z tych chyba bodajże 36 zbroi przechowywanych w Podchorcach nie miała dwóch skrzydeł. I artyści to wiedzieli, bo oni jak do Mekki, do Podchorzec jeździli, żeby studiować zgromadzone tam elementy uzbrojenia. Tam jeździł Matejko, tam pojechali również Józef Brandt z Juliuszem Kossakiem w 1871 roku. I nawet Juliusz Kossak tutaj udokumentował tą wizytę właśnie rysując Brandta studiującego
studiującego taką zbroję skrzydlatą w Podchorcach, na tym takim szybkim szkicu. A tu zdjęcie samej zbrojowni, jak to wyglądało. Także oni dokładnie wiedzieli, jak te zbroje wyglądały i jak wyglądały same skrzydła. Tak jak mówiłam, do Podchorzec nieco wcześniej pojechał również Jan Matejko, który również szkicował te skrzydła, ale już i przedstawił skrzydła tego husarza trochę anachronicznie na obrazie Batory pod Pskowem. I on ma na plecach takie skrzydło, które jest dokładnie wiernie powtórzone za skrzydłem z Podchorzec, tylko Matejko je podwoił i zrobił dwa takie skrzydła, bo dwa te skrzydła były bardziej efektowne. Natomiast w Podchorcach był również Walery Eliasz Radzikowski, kolejny malarz historyczny, i on dokładnie napisał, zdokumentował takie skrzydło, narysował je i napisał, że tam są same zbroje z jednym skrzydłem. Więc tutaj malarze po prostu jakby uatrakcyjnili ten historyczny, oryginalny zabytek i zaczęli to robić wszyscy. Tutaj jeszcze, ale mieli świadomość, że tych skrzydeł nie było, przynajmniej w boju, bo tutaj są ilustracje z albumu ubiorów polskich Jana Matejki, gdzie w centrum jest dwóch uzbrojonych husarzy w uzbrojeniu ochronnym, którzy skrzydeł nie mają. Tylko ten husarz w takim odświętnym żupanie i kontuszu ma skrzydło, ale przytroczone do siodła, a nie do pleców. U Juliusza Kossaka też skrzydeł nie mają, tylko wilczą skórę zarzuconą na ramiona. Juliusz Kossak zresztą w najwięcej różnych typów husarskich skrzydeł malował i to często zgodnie z faktami. O, i tutaj mamy różne warianty historyczne. Właśnie to, ten najbardziej prawdopodobny, gdzie są skrzydła takie na prostym kiju, przyczepione, przytroczone do siodła. Natomiast takim pewnie winnym zamieszania z dwoma skrzydłami może być Marcin Altomonte, który wcześniej dosyć, bo 10 lat po wydarzeniu, malował bitwę pod Wiedniem, i on przedstawił husarzy z dwoma skrzydłami, ale takimi dwoma skrzydłami zoomorficznymi, takimi bliższymi skrzydeł ptaków. Ale to są dwa skrzydła. Teraz no, trudno powiedzieć, czy on tak namalował, żeby to uatrakcyjnić, czy może oni rzeczywiście, tu się historycy spierają, czy może rzeczywiście takie skrzydła były. Natomiast malarze w drugiej połowie XIX wieku właśnie mieli do dyspozycji te dwa źródła. To zachowane pojedyncze skrzydło z Podchorzec, obraz Altomontego, który Brandt zresztą też widział, gdzie widzi na obrazie powstałym 10 lat po bitwie husarza z dwoma skrzydłami, więc on to łączy w jedno. Maluje skrzydła takie, jak widział jedno skrzydło w Podchorcach, ale ponieważ na obrazie są dwa, no to je zdwajają. I w ten sposób powstały nam te dwa wygięte skrzydła na plecach husarza, i Brandt również już od tego nie stronił, od tego malowania tego atrakcyjnego wyobrażenia, ale jak chciał namalować bitwę i jak chciał namalować potyczkę, to ze skrzydeł w ogóle rezygnował i starał się być bliższy prawdzie historycznej. Tutaj jeszcze raz ta rycina. Także na temat uzbrojenia tyle. Natomiast w kolekcji Józefa Brandta zachowało, tak jak mówiłam, było również sporo ubiorów i kostiumów, no, które niestety nie miały takiego szczęścia. No, była ta olbrzymia kolekcja ubiorów ludowych. Dzisiaj byłaby bardzo ciekawa, bo Brandt gromadził nie tylko takie reprezentacyjne, odświętne ubiory ludowe, jakie są w większości kolekcji muzeów etnograficznych, ale gromadził ubiory codzienne, noszone przez ludność chłopską na co dzień, często już nie, na przykład nie samodziałowe, tylko częściowo szyte z jakichś tkanin fabrycznych.
takie pozornie nieatrakcyjne. I takich rzeczy z XIX wieku w zasadzie nie ma, no bo tego muzea nie gromadziły, bo to nie było atrakcyjne. Natomiast jeżeli on chciał namalować taki realistyczny obraz polskiej wsi, to jemu były potrzebne takie ubiory, jakie były naprawdę noszone. I on to gromadził, ale niestety ta część kolekcji była przechowywana w czasie wojny w budynkach Muzeum Narodowego na Starym Mieście i to wszystko poszło z dymem. Ja nawet próbowałam się dowiadywać w Muzeum Etnograficznym, czy może przypadkiem do nich coś nie trafiło, ale nic takiego nie ma, nie znaleźli. Zachował się jeden czepek dwudzielny, najprawdopodobniej z Dolnego Śląska. On się zachował w tej zasadniczej kolekcji tu w głównym budynku Muzeum Narodowego, gdzie przechowywano historyczne ubiory z kolekcji Brandta, bo najprawdopodobniej ten czepiec został zakwalifikowany jako jakiś czepiec mieszczański z XVII albo XVIII wieku, więc uznano go jako starszy niż był w rzeczywistości. Natomiast no, na zdjęciach, tutaj zdjęcie z pracowni właśnie modelki przebranej w jakieś te elementy stroju chłopskiego, w jakąś lnianą koszulinę i spódnicę właśnie z fabrycznej tkaniny. Także takie elementy w kolekcji Brandta było, bo jakby ten spis wymienia na przykład właśnie spódnicę czy koszulę, no właśnie te czepki, z czepków niestety się tylko ten jeden zachował. Tutaj na obrazie Konie poniosły widzimy przykład pięknej sukmany krakowskiej, jaka najprawdopodobniej się w kolekcji Brandta znajdowała. Tu dla przykładu pokazuję no inną tego typu sukmanę ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Także czasami, to jeszcze potem Państwo zobaczą, jakby analizując obrazy Brandta, porównując je z tym spisem obiektów z kolekcji, który się zachował, możemy spróbować no, odtworzyć wygląd niektórych przynajmniej ubiorów, które w tej kolekcji się znajdowały, a których już dzisiaj nie ma, które uległy zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego. I tutaj znowu właśnie mamy te chłopskie dziewczyny, wiejskie dziewczyny, przy praniu właśnie są w takich skromnych, wiejskich ubiorach, które w kolekcji były i tak jak mówię, no wielka szkoda, że tego nie ma. Z tym, że no my przywykliśmy malarzom z końca XIX wieku wierzyć, że ci ludzie na wsi rzeczywiście tak wyglądali i tak się ubierali i te obrazy są jakimś źródłem wiedzy dla etnografów, ale pamiętając o tych metodach pracy malarza historycznego, my zawsze musimy być bardzo ostrożni, bo artysta, oczywiście Brandt jeździł po Polsce, szkicował życie ludu, właśnie wszystkie targi, jarmarki w Bałcie, jakieś charakterystyczne typy, krajobrazy, ale to były tylko szkice. On te szkice potem wykorzystywał w pracowni, jakby, ale musiał to wypełnić treścią, musiał to wypełnić realnym szczegółem, więc on już te modelki przebierał właśnie w pracowni, w to, co miał w pracowni, więc no wszystkiego nie miał. Więc no, nie mamy pewności, czy rzeczywiście dokładnie te dziewczyny wiejskie tak ze sobą te elementy zestawiały, bo tu czasami może być, nie wiem, spódnica z Podlasia gdzieś tam z koszulą z Wołynia albo no, rzeczy z różnych regionów zestawione, więc no, nie możemy obrazów tych malarzy, realistów końca XIX wieku traktować jako źródła wiedzy etnograficznej. O tym trzeba pamiętać. No i te ubiory wschodnie, których była chyba które były najliczniejsze w kolekcji, to było chyba 73 ubiory. Zachował się tylko jeden ubiór wschodni z kolekcji Brandta, więc jest to olbrzymia strata. I
Ta kolekcja właśnie tych wschodnich rzeczy cieszyła się w Monachium wielką renomą. Brand uchodził za znawcę ubiorów wschodnich. Jak artyści monachijscy w 1876 roku organizowali taką imprezę kostiumową mającą upamiętnić wjazd cesarza Karola V do Augsburga na Sejm w 1516 roku, to Brandt ubrał grupę posłów tureckich składających dary cesarzowi właśnie w ubiory ze swojej kolekcji. Co było też ahistoryczne, ponieważ większość ubiorów wschodnich z kolekcji Brandta to były ubiory współczesne. No tam liczące no może góra 50 lat, raczej nie przypuszczam, żeby nawet miał coś z XVIII wieku. Ale tak jak w XIX wieku już przykładano dużą wagę do wierności historycznej, jeśli chodzi o ubiory europejskie i znano przemiany mody europejskiej, no to ubiory wschodnie jawiły się Europejczykom jako takie bardziej trwałe i niezmienne, niepodlegające modzie. Więc jak coś było XIX-wieczne, to równie dobrze mogło być pokazane jako XVI-wieczne czy XVII-wieczne i nikt tutaj się tym specjalnie nie przejmował. Ten ubiór zachował się, bo on też został włączony przez pracowników muzeum do tego zbioru ubiorów historycznych z kolekcji Brandta i zakwalifikowany jako jakiś kaftan krymski, bodaj, jako kontusz krymski. Słowo kontusz tutaj właśnie kojarzyło się ze strojem polskim, więc uznano, że to był ubiór noszony w dawnej Rzeczpospolitej. W rzeczywistości najprawdopodobniej jest to ubiór z tej grupy, które Brandt w 1971 roku zakupił od wdowy po Horszelcie ubiorów pochodzących z Kaukazu. I najprawdopodobniej jest to kobieca suknia. Na razie mi się wydaje, że to może być kobieca suknia czerkieska, bo ma właśnie tą charakterystyczną wstawkę taką zasłaniającą dekolt szamerowaną, z tym, że tutaj mamy wszędzie przykłady odświętnych ubiorów, a tam to jest kaftan skromny, lniany, więc raczej to był ubiór codzienny, niereprezentacyjny, więc one też, te codzienne rzeczy mniej się zachowały w kolekcjach, więc on jest dosyć trudny do identyfikacji. W razie jest to ubiór kobiecy, natomiast u Brandta występuje jako ubiór męski. Na obrazach jako ubiór różnych wojowników kaukaskich, czy raczej tatarskich i kozackich. I pojawia się kilkakrotnie. O, tutaj na przykład się pojawia jako ubiór jakiegoś kupca na przedstawieniu targu w Bałcie. Ten kaftan zresztą też Państwo mogą sobie spokojnie na wystawie obejrzeć, bo został wyeksponowany. Tutaj z kolei też jakiś turecki jeździec, jakiś wojownik turecki też w tymże samym kaftanie został przedstawiony. I tak jak mówiłam, to najprawdopodobniej pochodzi z kolekcji Horszelta, który był na Kaukazie długo, zgromadził kolekcję ubiorów, ale także taką dokumentację ikonograficzną, rysując różne typy właśnie, czy to wojskowych, czy typy no, jakieś ludowe, regionalne. I tutaj takie typowe XIX-wieczne męskie ubiory z tymi charakterystycznymi takimi naszyciami na piersiach, gdzie można naboje schować. I tutaj taki tradycyjny strój czerkieski też najprawdopodobniej był w kolekcji Brandta. Zdjęcie jest podpisane czerkies w tradycyjnym stroju narodowym, ale moim zdaniem jest to nie żaden czerkies, tylko całkiem europejski, monachijski model, ponieważ on ma oczywiście ten kaftan męski charakterystyczny, ale już spodnie ma typowe garniturowe męskie spodnie zachodnioeuropejskie i niskie pantofle, nie wysokie buty z cholewami. Być może to, co ma narzucone na głowę, to jest też obiekt wymieniony w spisie jako burka szlachecka z kapturem, czyli taka peleryna ścisło tkana, wełniana z kapturem chroniąca przed deszczem.
I też się pojawia w spisie kaftan czerkieski, więc być może jest to ten ubiór widoczny na zdjęciu. Niemniej no nie jest to ten prawdziwy czerkies, który no by się nie zjawił w monachijskim atelier fotograficznym, żeby go uwiecznić w takim zdjęciu. I tu najbardziej atrakcyjne ubiory z kolekcji Branta, których bardzo szkoda, że spłonęły. Mianowicie kaftany albańskie, takie czy całe komplety ubiorów albańskich składające się z krótkich kaftanów i spodni tak bogato naszywanych, haftowanych takim złotym albo czarnym sznureczkiem w dekoracyjne wzory. I też w spisie przekazanym do muzeum jest zapisany kaftan krótki z wylotami bez pół i spodnie kawowe wyszywane taśmą i sutaszem czarnym. Czyli to jest najprawdopodobniej ten ubiór na obrazie Wyjazd Jana III Sobieskiego z Wilanowa. Potem kolejny kaftan bez pół i spodnie czerwone z wylotami, bogato wyszywane sutaszem z żółtego metalu. Czyli na tym obrazie najprawdopodobniej ten komplet, ten zestaw jest przedstawiony. I w powrocie z Wiednia kolejny niebieski, z tym, że w spisie on oryginalnie miał spodnie w innym kolorze, chyba kremowym, ale Brandt ujednolicił kolorystykę, jakby zmienił to na obrazie, żeby ten ubiór był wizualnie bardziej spójny. I jak w rzeczywistości takie kaftany wyglądały? W europejskich kolekcjach sporo się takich efektownych albańskich kaftanów zachowało, więc no te z Branta kolekcji wyglądały podobnie. No i ten dosyć nieliczny zbiór z kolekcji ubiorów zachodnioeuropejskich. Tutaj jest parę cennych obiektów, zwłaszcza z perspektywy Polski. I to były już takie obiekty bardziej kolekcjonerskie, bo wydaje się, że one jakby odbiegają od tematyki malarstwa Branta i nie pojawiają się na jego obrazach. Być może przypadkiem będzie można je odnaleźć na przykład na obrazach uczniów albo jakichś innych malarzy monachijskich, bo oni między sobą się wymieniali, pożyczali sobie te rzeczy, a uczniowie siłą rzeczy korzystali z pracowni swojego mistrza. Na przykład w przypadku Matejki na obrazach jego uczniów można odnaleźć różne rekwizyty z kolekcji matejkowskiej, więc być może to też się gdzieś znajdzie. I właśnie tutaj dość cennym zabytkiem jest Liberia Lokaja Stanisława Augusta Poniatowskiego. XVIII-wieczny kobiecy żakiecik karako, taki nieodcinany w talii. Do tego jeszcze była spódnica, ale ta spódnica zaginęła w czasie wojny, także on jest rozkompletowany. Tutaj habit à la française, czyli taki męski XVIII-wieczny jedwabny frak haftowany jedwabiami przy brzegach w motywy kwiatowe. On, Brandt pozyskał go z Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie już od XVIII wieku no, przekazywano niemodne ubiory i te spora była, aktorzy cały czas w nich grali, jeszcze w XIX wieku, już traktując je jako ubiory historyczne. I w końcu te ubiory właśnie z kolekcji Teatru Narodowego w efekcie też trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i ten jakby wrócił do kompletu, jakby połączył się z pozostałymi frakami, bo przez moment był w kolekcji Branta. On jest w dosyć marnym stanie, więc tam był pewnie w tej pracowni dość intensywnie użytkowany. Do tego jeszcze jakaś niemiecka liberia lokajska, XIX-wieczna, czyli już bardziej współczesny ubiór, może się do czegoś przydał. Dwa węgierskie XIX-wieczne dolmany, bo tak jak w Polsce był w XIX wieku renesans ubioru narodowego, podobne zjawisko było na Węgrzech i chętnie, zwłaszcza arystokracja, przywdziewała węgierskie ubiory i dwa takie trafiły do zbiorów Brandta. Tutaj na obrazie Wyjazd Sobieskiego z Wilanowa pojawiają się dwa takie ubiory bogato szamerowane, też
Ja nie udało mi się znaleźć żadnych analogii. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to właśnie jest jakieś Węgry, Siedmiogród, ale nie widziałam takiego podobnego ubioru i nie ma go w spisie, więc być może Brandt go od kogoś pożyczył na czas malowania tego obrazu i wykorzystał. Zachowała się taka jupka, czyli taki kobiecy kaftanik noszony w Polsce w XVIII wieku przez mieszczki i szlachcianki. I on też jest ozdobą, może nie ozdobą, ale ważnym obiektem w kolekcji ubiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest pokazywany w kontekście mody XVIII-wiecznej często. No i jeden z najciekawszych obiektów, już rzeczywiście malowany przez Brandta, bo co ciekawe, takim jednym z ważniejszych motywów malarstwa Brandta jest przedstawianie potyczek polskich wojsk w XVII wieku, czyli de facto powinien mieć w swoich zbiorach polskie ubiory XVII-wieczne. Wiadomo, oryginały były bardzo trudne do pozyskania. Matejko miał tylko jeden żupan XVII-wieczny, a tak to na ogół były to repliki. Więc teoretycznie Brandt też powinien coś takiego w swoich zbiorach mieć. Nawet w 1866 roku pisał do swojej mamy list z prośbą, żeby mu kupiła stary adamaszek, żeby takowy żupan uszyć. Ale potem cisza i ten żupan chyba nie został uszyty, bo nic takiego na obrazach Brandta się nie pojawia. I w zasadzie trudno jest na jego obrazach rzeczywiście zidentyfikować takie ubiory polskie. W spisie zresztą też ich nie ma. Ani replik, ani oryginalnych polskich ubiorów, żupanów i kontuszy z XVIII wieku. Brandt tutaj sobie inaczej radził. Natomiast jedynym polskim ubiorem, ale takim bardzo nietypowym, jest liberia hajduka dworskiego z pierwszej połowy XVIII wieku, tak zwany giermak. I to jest ubiór, który był w Polsce noszony na co dzień w wieku XVI i był takim podstawowym polskim ubiorem, po czym pod koniec XVI wieku wyszedł z mody, został zastąpiony przez żupany. Ale przetrwał w jednym wypadku. Przetrwał właśnie jako liberia dworska, jako liberia służby dworskiej. Jeszcze do początku XVIII wieku. I właśnie Brandt w swoich zbiorach miał taką liberię XVIII-wieczną, która od przodu wygląda bardzo dobrze, bo wygląda prawie jak te XVI-wieczne. Natomiast tył ma już inaczej krojony. I jak dobrze się przyjrzymy obrazom Brandta, on bardzo często ten giermak malował. On służy mu jako element ubioru husarzy, których on przedstawiał. Husarze pod tym napierśnikiem, pod uzbrojeniem ochronnym nosili żupany. Na przedstawieniach są one czerwone. A Brandt zamiast właśnie żupana pokazywał ten giermak. Nawet widać to szamerowanie sięgające do samego dołu, jak się bliżej przyjrzymy. No i buty. Tutaj mój poprzednik mówił o butach żółtych. Ja pokazuję takie polskie buty. W zbiorach polskich tego typu buty się nie zachowały. Brandt takowych butów nie miał, nawet pewnie nie miał okazji ich widzieć. Jedyne polskie buty z XVII wieku zachowały się w zbiorach Livrust Kammaren w Sztokholmie. To są buty dziecinne, które król szwedzki jako dziecko nosił. I stąd wiemy, jaki one mają dokładny krój. I tutaj najistotniejszym elementem tych butów jest to, że one mają obcasy, które służyły do blokowania nogi w strzemionie. I te obcasy były takim elementem wschodniego ubioru jeździeckiego, początkowo perskiego, potem tureckiego, potem węgierskiego. Z Węgier pod koniec wieku XVI dotarły do Polski. I Polska te obcasy jakby eksportowała przeniosła do mody zachodnioeuropejskiej i obcasy właśnie w obuwiu w XVII wieku kobiecym i męskim to jest nasz polski wkład właśnie w modę zachodnioeuropejską i my dzisiaj właśnie chodzimy w butach na obcasach właśnie dzięki temu, że z tych butów jeździeckich one zostały po prostu przeniesione do butów dworskich. To tytułem dygresji. I rzeczywiście lepsze obuwie, lepszej jakości było wykonywane z żółtej, safianowej skóry.
Natomiast to gorszej jakości mogło być w innych kolorach, no po prostu skóry naturalnej. Także od butów rajtarskich one się bardziej może krojem różniły niż właśnie kolorem. Natomiast te buty, które tutaj husarze mają, ja mam wrażenie, że to są po prostu takie bliższe XIX-wiecznym butom jeździeckim czy butom polskim niż XVII-wiecznym zachodnioeuropejskim. No i stroje polskie. Czasami te stroje polskie Brandt malował i jakoś sobie musiał radzić. Ja mam takie wrażenie, że on najczęściej jako polskie delie XVII-wieczne, czyli takie wierzchnie reprezentacyjne ubiory, często z rozcinanymi rękawami i szerokim kołnierzem, on malował na podstawie tych wschodnich kaftanów, które miał w swoich zbiorach. Polska moda wiele zawdzięczała modzie wschodniej, w związku z czym łatwo było jakby zmodyfikować ten ubiór na płótnie, czy dodać mu jakieś elementy, żeby on wyglądał w miarę wiarygodnie. I tutaj ten jeździec w białej deli na obrazie Wyjazd Jana III Sobieskiego z Wilanowa, to też może być jeden ze wschodnich kaftanów wymienionych w spisie. Kaftan kaukaski, biały galon srebrny. No tak to wygląda. Jest biały, ma takie długie, zwisające rękawy i jakieś szamerowania srebrnym galonem. Może to być ten ubiór. Natomiast Brandt namalował również parę obrazów z jakiejś historii XVIII-wiecznej, głównie z czasów Konfederacji Barskiej. I tutaj mamy takiego XVIII-wiecznego szlachcica, który idzie przez śnieg w jakimś takiej kapocie czy raczej czechmanie, czyli takim skromnym kontuszu z nierozcinanymi rękawami. Być może w tym wypadku Brandt posłużył się jakimś ubiorem ludowym, które no są jakby kontynuacją polskiego ubioru narodowego i sukmany często mają kroje jakby wywodzące się z kroju kontusza lub żupana, bo jakby żadnego kontusza w swoich zbiorach Brandt nie posiadał. No i posiadał też parę kostiumów, ale być może miał ich więcej, ale rodzina ich nie przekazała do muzeum jako obiekty nie mające wartości muzealnej. Jeden z niewielu kostiumów takich historycznych, jakie trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego, był kolet rajtarski skórzany. Czyli taki skórzany kaftan, najczęściej bez rękawów, noszony przez wojskowych w XVII wieku. I ten kolet tutaj jest widoczny w ubiorze jednego z tych żołnierzy szwedzkich XVII-wiecznych. I tutaj na tych rysunkach jest on lepiej widoczny, także prawdopodobnie on tak wyglądał. Ale do dzisiaj się nie zachował, więc no nie mogę mieć stuprocentowej pewności. Ale jeżeli Brandt przedstawił go na tym studium do obrazu, rysowanym w 65-66 roku, no to wcześniej ten obiekt musiał do jego zbiorów trafić. No i taki czepiec kostiumowy, trudny do identyfikacji. Prawdopodobnie jest to jakaś XIX-wieczna replika niemieckiego, okazałego, renesansowego czepca, ale zupełnie nie wiedziano, jak one były konstruowane, więc on ma taką bardzo dziwną konstrukcję. Naszywany jest takimi efektownymi szkiełkami, więc to nie jest jakiś obiekt zabytkowy, tylko kostium. On tak przypadkiem się prześlizgnął wśród czepców ludowych, bo myślano, że to jest czepiec ludowy, więc przez to trafił do muzeum. Nie było w kolekcji Brandta, ale na jego obrazach no czasami pojawiają się jakieś kobiece ubiory i tutaj na obrazie Odbicie Jasyru pojawia się taka uratowana dama w stroju takim pewnie będącym jakimś renesansowym kostiumem, pożyczonym pewnie od któregoś z monachijskich kolegów, którzy się specjalizowali w tematyce renesansowej. I tutaj prawdopodobnie Brandt to ujęcie od tyłu właśnie z tą spódnicą, z zawieszoną efektowną torebką na biżuteryjnym pasku podpatrzył na obrazie Hansa Makarta, tego bardzo renomowanego malarza historycznego, właśnie na tym portrecie dama z piórem, właśnie, gdzie jest taki efektowny dekolt wyeksponowany, który powstał parę lat wcześniej. Tutaj Brandt mógł się jakoś do tego odnieść, ale
tutaj to jest taki, na obrazie widać, że ten ubiór nie jest jakimś ubiorem renesansowym, tylko właśnie kostiumem, który gdzieś tam w pracowni któregoś z malarzy funkcjonował. I Brandt raz to malował, więc nie potrzebował takich obiektów w swojej kolekcji, doraźnie wypożyczył. Czy czasami artyści też malowali jakieś obiekty znajdujące się w zbiorach muzealnych? Tak robił na przykład Matejko, jak malował zbroję Batorego w Batorym Podpskowym, to specjalnie do Wiednia jeździł, żeby studiować oryginalną zbroję. Natomiast tutaj to jest może mało historyczny obiekt, ponieważ koń jest, koń Sobieskiego, koń sań Sobieskiego przybrany jest we współczesny czaprak. Przepraszam, nie współczesny, tylko czaprak znajdujący się w kolekcji kurfirsta w Monachium z XVIII wieku, a nie XVII, i Brandt tutaj mógł się też zdjęciem posiłkować. Tak samo też uwiecznił te sanie paradne monachijskie, więc jak czegoś artyści nie mieli w kolekcjach, to starali się to uzupełniać, właśnie podpatrywać, szkicować w zbiorach dostępnych, czy to innych artystów, kolekcjonerów, czy w zbiorach państwowych. Także tutaj chciałam Państwu właśnie uzmysłowić, że nie do końca chodziło o przedstawienie prawdy historycznej, ale o uczynienie tej wizji historii właśnie taką bardziej prawdopodobną, taką, która by na widzu wywarła wrażenie, tak żeby widz myślał, że tak to wyglądało, chociaż to wcale tak wyglądać nie musiało, ale to musiało być efektowne i poruszyć wyobraźnię widza, bo taka była rola malarza. Także dziękuję Państwu za uwagę.